Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, mam dla was kolejny sposób, który działa naprawdę fajnie w FIFA 23 na zarobek końców. Nieważne jaki macie budżet, czy macie milion, czy macie 50 tysięcy, będziecie w stanie naprawdę na tym zarobić fajnie. Ja robiłem sobie go dwa razy przez godzinkę, raz zarobiłem 48 tysięcy, a raz zarobiłem tych 1058. Więc można powiedzieć, że jeżeli przez godzinkę będziecie się starać, będziecie go uważnie robić, to jesteście w stanie wyciągnąć 50 tysięcy na lajcie. Nie chcę przedłużać, pamiętajcie o tym, że jak dobijecie 15 tysięcy subów do końca roku, to robi giveaway na 2800 FIFA pointsów. No i jak dobijecie 200 lajków, to nagrywam kolejny porad na zarobek, więc oczywiście zachęcam, a teraz nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dzisiaj zaczynamy sobie od Footbina, tutaj oczywiście wchodzicie sobie w gracze i pierwsze co musicie zrobić, to oczywiście ustawiamy sobie filtry. W filtrach ustawiacie sobie w wersjach Silver, All Silver, czy żeby wam wszystkie karty brało pod uwagę srebrne i klikacie sobie tutaj w cenę, w zależności od tego na jakiej platformie gracie, to oczywiście na Footbinie sobie tutaj można tą cenę zmienić, nie widzicie tego, zasłania wam to kamerka, ale jest coś takiego, wrzucę wam oczywiście na ekran. Klikacie sobie w cenę, wtedy wam się karty posortują od najdroższych do najtańszych. Jak widzicie, na każdej platformie bardzo dużo kart srebrnych są tak naprawdę po maksymalnej cenie i oznacza to, że te karty albo ich nie ma na rynku, jest ich bardzo mało, albo naprawdę są mega użyteczne do jakichś tam wyzwań srebrnych, czy naprawdę mają na przykład jakieś śmieszne nazwiska i dlatego ludzie je kupują. Powiem wam szczerze, że ten sposób lepiej działa na konsolach niż na komputerze, ponieważ na konsoli tych kart na licytacji jest więcej, przez co są większe wahania na rynku, ale oczywiście do tego wszystkiego dojdziemy. I jak już macie tych wszystkich piłkarzy, to każdego po kolei sobie musicie przeszukać, czyli każdego po kolei klikacie na jego profil i sobie zerkacie. Uważajcie na to, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że piłkarz ma zepsute widełki. Jak widzicie, ten Kolumbijczyk ma cały czas widełki od 9600, dzięki czemu no cały czas sprzedaje się tak naprawdę niby po 9700, ale taniej nie da się go dostać, więc po prostu no ten sposób na nim już nie będzie działał. Ale ja sobie znalazłem takie trzy przykładowe karty. Na przykład Brandon Petersen, który na PC-cie ma normalne widełki. Jak widzicie, cały czas sprzedaje się po 5100, więc jeżeli gracie na PC-cie, to sobie zwróćcie na niego uwagę, ponieważ on ma bardzo duże wahania ceny, co widać tutaj na wykresie. Bardzo często jesteście w stanie go dostać naprawdę tanio, na przykład po 1400 końców dzisiaj chodził, a jak widzicie, komuś dało się go sprzedać już za 5100. Dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie jest on potrzebny do wykonania jakiegoś SBC na Footbinie w gotowych rozwiązaniach, dlatego ludzie go kupują i tak jak mówię, bardzo często jeżeli taki piłkarz ma wahania, co widać tutaj, że od samego początku FIFA ma wahania, to możecie sobie go próbować snajpić, próbować sobie licytować po nagrodach, przetrzymać go kilka dni, a potem wystawać go drożej, ponieważ on cały czas skacze. Dalej kolejny przykład, tutaj na przykład taki Anglik, który na PC-cie tak samo cały czas zamyka widełki, jak widzicie, on ma naprawdę bardzo duże wahania tak samo, cały czas skacze z ceną. Czasami możecie go dostać za 200 końców, a czasami za 2000 końców. Aktualnie na PC-cie po 5000 chodzi, czyli zamyka widełki. Naprawdę ma też bardzo duże wahania i często po prostu jesteście w stanie go sprzedać dużo drożej. Ja osobiście, jak widzicie, za 700 końców można go było kupić. Udało mi się go sprzedać dzisiaj za 5000 końców. Jest to naprawdę bardzo fajna oferta. Dlaczego? Ponieważ tak jak mówię, jest on wymagany do wyzwań i po prostu ludzie go kupią, żeby ukończyć jakieś tam SBC. Ja oczywiście o tym sposobie informowałem już na Discordzie, więc jeżeli chciałby ktoś nabyć z was rangę FIFA, to oczywiście zapraszam. Jak ktoś nie wie, co to jest za ranga, to jest to taka ranga, na której publikuje sposoby na zarobek i na inwestycje, zanim pojawią się one na YouTubie. Podaję tam gotowe karty, gotowe nazwiska, gotowe ceny i tak dalej. Mówię, kiedy w co zainwestować, kiedy tą inwestycję sprzedać, jaka jest szansa, że ta inwestycja wypali. Więc jeżeli nie radzisz sobie z handlem albo masz mało czasu, to oczywiście zapraszam. W listopadzie dodałem nowe miejsca, jest 20 nowych miejsc, więc kto pierwszy, ten lepszy. No i ostatni taki zawodnik z teorii, ponieważ zaraz przechodzimy oczywiście do gry, pokażę wam co i jak, czyli Adli. Jest to karta, która normalna ma widełki i zarówno na konsolach, jak i na PC się sprzedaje, więc jest to idealna karta do takiego oto zarabiania. Adli po prostu fajne statystyki. Bardzo często ludzie używają go do srebrnych wyzwań, czyli on najczęściej po prostu drożeje wtedy, kiedy są wyzwania dostępne nowe w zadaniach, ale na ogół ta karta cały czas sprzedaje się bardzo drogo. Jak widzicie sobie, dzienny wykres naprawdę ma duże wahania, ponieważ czasami jesteście w stanie go kupić za 3100, a następnie sprzedajecie go zaraz za 5000 i na godzinowym wykresie się to samo potwierdza. Jak widzicie, za 2400 dzisiaj schodził, a tu wcześniej za 3600 i tak codziennie to wygląda. Na PC-cie tak samo 4500, 3700, więc tak naprawdę trzeba być czujnym. Polecam generalnie wam wszystkie te karty sobie przeglądnąć, czy one mają bardzo dobre wahania, czy mają zepsute widełki, czy nie, i gdzieś na boku sobie je wypisać, te nazwiska, które naprawdę są, mają potencjał do tego, żeby zarobić, czyli na przykład ten Anglik, ten Adli oraz na przykład ten tutaj jeszcze bramkarz. Wypisujecie sobie ich na bok na monitorze, czy gdzieś na kartce, jak nie macie drugiego monitora, czy nawet na telefonie w notatniku. Wchodzicie sobie potem do gry i każdą z tych kart przeglądacie i musicie patrzeć po prostu, czy ona ma fajne wahania na rynku, czy nie. Więc troszeczkę na tym sposobie trzeba tutaj znać rynek, trzeba troszeczkę ogarniać wykresy, ale wydaje mi się, że jest to dosyć proste, że jeżeli zawodnik czasami jest dostanie za 700 końców, a potem za 5000, no to po prostu próbujecie go dorwać jak najtaniej i wystawiacie go na przykład na 3 dni za 5000 i gwarantuję wam, że on wam zejdzie. Tych kart naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dużo. Na PlayStation jest ich jeszcze więcej, na PC jest troszeczkę mniejszy wybór, ale na PC jest tak samo mniej graczy niż na PlayStation, więc tak naprawdę wyrównuje się w ten sposób i zarówno działa tutaj dobrze, jak i tutaj. Generalnie te karty, na których najlepiej to wychodzi, są to karty z tych top 5 lig, czyli na przykład tutaj jakieś karty z ligi francuskiej, tutaj jakaś karta z Serie A, z Bundesligi, ponieważ to one po prostu najczęściej schodzą
prowadzą na rynku, przez co mają największe wahania, ponieważ jest ich najwięcej na licytacji. Więc generalnie na tych kartach polecam się skupić. Najszybciej zarobicie na kartach, które kosztują coś w okolicach od 2 do 4 tysięcy. Te karty droższe, powiem wam szczerze, że one rzadko schodzą. Jeżeli jakaś karta jest za 9 tysięcy, to jak mówię, albo ma zepsute widełki, albo nie ma jej na rynku w ogóle. Więc generalnie polecam sobie przejść na drugą stronę na Foodbinie czy na trzecią i dopiero tutaj szukać tych perełek. Oczywiście im więcej karta ma tutaj tych płomieni na Foodbinie, co oczywiście widzicie je tutaj, to tym większa szansa, że po prostu ona wam zejdzie szybciej, ponieważ jest bardziej popularna. Na przykład tutaj ten grudzin oczywiście z serii A, który w tym sezonie naprawdę wymiata, jak widzicie, chodzi aktualnie po 2600, a jak sobie wejdziecie na jego profil na Foodbinie, to ma on bardzo, ale to bardzo duże wahania i często po nagrodach, czy po prostu w ciągu zwykłego dnia, o zwykłej porze jesteście w stanie go dostać taniej, a potem sprzedać go drożej. I tak jak mówię, wtedy kiedy wychodzą wyzwania, czyli we wtorki, ta karta zawsze skacze do góry, ponieważ jeżeli fajna jest nagroda za wykonanie wszystkich wyzwań z grupy srebrnej, to po prostu ludzie budują składy, a że ten zawodnik jest naprawdę dobry, bo ma 4 na 5 gwiazdek sztuczek i fajne tempo, to ludzie go kupują do składu, więc tak naprawdę na nim ten sposób będzie wychodził, no można powiedzieć, że najlepiej. No i wyszukałem sobie tego gruzina w grze, jak widzieliście na Foodbinie przed chwilą, on cały czas tak naprawdę sprzedaje się za około 3,5 tysiąca końców, dlatego sobie wszedłem i zerknąłem na rynek, jak widzicie jego jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo na rynku, czyli po prostu, no w ten sposób będzie fajnie wychodził, ponieważ te wahania naprawdę będą duże. No i generalnie sobie wyszukałem, za ile jest najtańsza opcja na rynku i najtaniej znalazło mi, że można go dostać za 2400 na lewym skrzydle, czyli nominalna jego pozycja, 2400 końców, a widziałem, że normalnie chodzi za 3,5 tysiąca. Jednak ja sobie wejdę jeszcze na licytację, zobaczę sobie, ile na licytacji, najtaniej na licytację jestem w stanie go wyrwać. No i najtaniej tak samo, 2900, 2400, dobra, więc nie będę kombinował. Na przykład tego filmu, kupię sobie tą jedną sztukę za 2400 końców i generalnie wystawię go za 3,5 tysiąca końców na, myślę, 3 dni i generalnie wtedy on powinien się sprzedać. Ja aktualnie, jak to nagrywam, jest niedziela, czyli do wtorku 2 dni, więc powinien się sprzedać. Wtedy będzie tylko 1000 końców na karcie, czyli nie jest to jakiś bardzo duży zysk, ale na przykład tego filmu, no niestety tańszej karty na rynku nie ma, więc wystawiam go za 3,5 tysiąca końców. Możecie się zapytać, dlaczego akurat za tyle, ponieważ to właśnie za tyle na Foodbinie on często się sprzedawał, co było widać na wykresie. Tak samo ta druga karta, którą wam pokazywałem, która jest troszeczkę droższa od tego gruzina, czyli Adli. Jest to ten Francuz, którego mówiłem, że ludzie często używają do wyzwań. Jak widzicie, jego na rynku na PC tak naprawdę jest bardzo dużo, a na PlayStation i na Xboxie będzie jeszcze więcej, czyli jeszcze lepiej będzie to wychodziło. Aktualnie najtaniej jesteście w stanie dorwać takiego Adliego aż za 3500 końców i jest to kwota naprawdę bardzo, ale to bardzo duża, ponieważ z tego co widziałem tam na Foodbinie na wykresach, często sprzedaje się za około 4000 końców, więc tak naprawdę gdybym go kupił za 3500, a sprzedał za 4000 końców, no to ten zysk byłby bardzo, ale to bardzo mały. Jednak ja sobie go spróbuję wylicytować, są akurat tutaj dwie oferty, które są niższe od tej ceny, po której chodzi on na kup teraz. Tego Adliego sobie zalicytuję, a tego dam sobie do obserwowanych i będę sobie go obserwował, ponieważ 22 godziny jeszcze na licytacji jest. No i tak naprawdę musicie robić z każdą kartą, którą widzicie tam, że ona coś kosztuje na Foodbinie. Wchodzicie sobie do gry, zerkacie po ile ona aktualnie się sprzedawała w ostatni dzień na Foodbinie, no i zerkacie, czy dacie radę go dorwać taniej. Najczęściej ten sposób wychodzi po 19, ponieważ po 19 oczywiście ludzie otwierają paczki, pojawia się wiele nowych licytacji na rynku, no i po prostu ludzie wystawiają, zaniżają ceny, żeby te karty sprzedały się szybciej, no a są to idealne okazje dla was, żeby te karty dorwać taniej. Powiem wam szczerze, że te wszystkie karty, które są pokazane na Foodbinie, to nie są to wszystkie karty, jakie po prostu chodzą drogo na rynku. Czasami Foodbin naprawdę laguje, otwiera się powoli, a ceny kart skaczą bardzo, ale to bardzo w górę, w zależności od tego, jakie karty są potrzebne do SBC. Oczywiście tutaj tych wszystkich nazwisk nie będę wam teraz podawał, ponieważ zepsułoby to cały rynek. Pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz poznać te nazwiska, to wpadaj na FIFA, czy tam są gotowe karty i tak dalej, które aktualnie coś tam kosztują. Jednak myślę, że naprawdę jest to spoko sposób. Jak macie mały budżet, to coś idealne, żeby ten wasz budżet pomnożyć. Zostawiajcie lajki, zostawiajcie suby. Ja nie przedłużam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!